bardziej cennych, między innymi rocznik świętokrzyski dawny, jak również kazania świętokrzyskie. Miejscem licznie odwiedzanym przez turystów na Świętym Krzyżu jest także krypta grobowa, krypta benedyktynów. Zachowały się zmumifikowane ciała zakonników, jak również ciało Jeremiego Wiśniowieckiego, słynnego pogromcy kozaków. Atrakcją Świętego Krzyża jest nie tylko tysiącletni klasztor, ale również Gołoboże. Zgadza się. Znajdujemy się w tej chwili przy największej atrakcji turystyczno-przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a mianowicie przy Gołobożu Kobędzy. Są to twarde kwarcyty kambryjskie. Gołoboża, które tutaj występują, są jednymi z największych i najstarszych w Europie. Te gołoboża są tak cenne, dlatego że ponad 500 milionów lat temu był tutaj lodowiec, który poprzez swoje ruchy tektoniczne właśnie pozostawił ten goły rumor skalny, który nazywamy dzisiaj Gołobożem. No to Gołoboże to jest coś, co znam tylko z książki. Począwszy od Czarnych Stóp, tak, gdzieś poprzez jakieś żeromskiego opowiadania. Natomiast w tej chwili zobaczyłem samemu i rzeczywiście robi to wrażenie. Z grami świętokrzyskimi i ze Świętym Krzyżem związane jest wiele podań i legend, które przez wiele wieków były przekazywane przez miejscową ludność. Jedna z takich bardziej znanych legend opowiada o średniowiecznym rycerzu Emeryku, który po zakończeniu służby wojskowej postanowi pielgrzymować do wszystkich miejsc świętych na świecie. Jako cel swojej ostatniej wędrówki, pielgrzymowania, pozostawił sobie właśnie Święty Krzyż. Niespodziewanie zabrzmiały dzwony, a ów pielgrzym stwierdził otaczającym go ludziom, że to na jego cześć. Jego pycha została pokarana, zamienił się w kamienny posąg, który do dzisiaj stoi u stóp Świętego Krzyża w miejscowości Nowa Słupia. Pielgrzym ten posuwa się co roku o ziarnko piasku. Kiedy dojdzie z powrotem na Święty Krzyż, będziemy mieli koniec świata. To już pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Miejsce łączy historię kamedułów i nowoczesny ośrodek terapii dla pracocholików. Kamedulski klasztor w Rytwianach powstał na początku XVII wieku i przez 200 lat to miejsce było miejscem odosobnienia i modlitwy w samotności tychże kamedułów. Na bazie tego klasztoru kamedulskiego został utworzony ośrodek. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do osób, które żyją w zagrożeniach chorobami cywilizacyjnymi. Do pracocholików, siecioholików, zakupoholików, ale i osób żyjących w olbrzymim tempie życia. Chcą od tego oderwania i tutaj je znajdą. W tej ciszy, w samotności, ale również w pracy z zespołem specjalistów, które tutaj zgromadziliśmy. Ideą terapii prowadzonej tu w pustelni Złotego Lasu jest pokazanie ludziom innych wartości w życiu, wartości duchowych, wartości artystycznych. Wychodzimy z założenia, że każdy z uczestników, każdy z nas ma pewien potencjał twórczy, o którym w takim codziennym, zagonionym życiu zapominamy. Szukałam takiego miejsca, jakim jest właśnie pustelnia Złotego Lasu, gdzie znalazłam spokój, ciszę, obcowanie z naturą. Spotkałam tu wspaniałych, serdecznych ludzi, zarówno uczestników turnusu, jak i profesjonalną obsługę. Jeśli ktoś potrzebuje odebrać maila czy zadzwonić, to jest taka możliwość. Ale no właśnie o to chodzi, żeby w tym czasie i w tym momencie o tym zapomnieć. Nie ma tutaj tłumów. Dla każdego, kto potrzebuje takie oderwanie od rzeczywistości, jest miejsce. Średniowieczny Opatów leżał na szlaku bursztynowym. Dawne czasy pozostawiły w mieście wiele cennych pamiątek. Pierwsze wzmianki o Opatowie sięgają wieku VIII naszej ery, kiedy to badania archeologiczne w 1966 roku potwierdziły istnienie to grodu ziemno drewnianego. Miasto pochodzi prawdopodobnie z wieku XII. Kolegiata opatowska pochodzi z pierwszej połowy XII wieku. Jest to największa bazylika romańska w Polsce. I ona jest zbudowana na planie krzyża łacińskiego, orientowana, czyli skierowana ołtarzem głównym na wschód. Kolegiata jest pod wezwaniem świętego Marcina. W średniowieczu odbywały się tutaj zjazdy rycerstwa ziemi sandomierskiej, a następnie od XVI wieku do pierwszego rozbioru Polski odbywały się tu sejmiki szlachty ziemi sandomierskiej. Brama warszawska powstała jako cykl umocnień miejskich, cykl murów obronnych w
w latach 1520-1530 zachowała się ona jedna. Było takich bram cztery, była jeszcze brama sandomierska, lubelska i krakowska. Tamte pozostałe bramy nie istnieją, zostały zburzone najprawdopodobniej przez Austriaków podczas pierwszego rozbioru Polski. Jedną z największych atrakcji Opatowa jest podziemna trasa turystyczna. Ma ona 402 metry długości, 15 metrów głębokości. W trakcie zwiedzania oglądamy 20 bardzo różnych pomieszczeń i zaliczamy 91 stopni. Podziemia opatowskie zaczęły powstawać w wiekach największej świetności handlowej, kupieckiej, miejskiej Opatowa, to znaczy od wieku XV poprzez cały wiek XVI, mniej więcej do połowy wieku XVII. Opatów przeżywał w tym okresie tak zwany złoty okres. Ze względu na panującą tutaj temperaturę były to wielkie magazyny żywnościowe. W podziemnej trasie turystycznej zwiedzających straszy duch pięknej Ingeborgi. A to już klasztor cystersów w Wąchocku. Powstał w pierwszej połowie XIII wieku. Do dziś przetrwał pierwotny układ romański budowli. Długość kościoła ponad 40 metrów, jak na tamten czas, to jest potężna świątynia, wybudowana na planie Krzyża Łacińskiego, no i styl romański. Natomiast polichromia, freski są XVII-wieczne, ołtarze XVII-XVIII-wieczne, organy XVII-wieczne, czyli wystrój barokowy jest. Kapitularz XII-wieczny, przepiękne. To jest pomieszczenie przeznaczone do posiedzeń, dla kapituły. Pozostałe pomieszczenia to karcer, więzienie dla zakonników, tych, którzy z różnych tam powodów przekraczali regułę, przepisy zakonne. Refektarz jest potężny, XIII-wieczny. Kamień to jest XIII-wieczny, ten, który jest odkryty. Krużganki zostały podniesione w XVII wieku, ponieważ klasztor się rozbudował. Pierwotnie był inny, skromniejszy. No z czasem on się powiększył i tak imponująco wygląda jak teraz. Ilekolwiek razy mam odwiedziny różnych osób, to przyjeżdżam tutaj do klasztoru, żeby każdy zdziwił się i na nowo w sobie odnalazł pokój ducha. Wąchock słynie przede wszystkim z dowcipów o samej miejscowości i o sołtysie. Prawda, panie sołtysie? Tak. Niestety przyznajemy to z pełną gracją i racją. Dlatego mówię, jeżeli już mówimy o sołtysie i o humorach i o kawałkach Wąchocka, więc może opowiem jeden z nich. Dlaczego ciągle sołtys chodzi po mieście z wahadełkiem? Bo szuka źródła, skąd pochodzą tak wspaniałe dowcipy o Wąchocku. Zjeżdżają sołtysi z całej Polski już w tej chwili. Było ponad 250 w tym roku, gdzie odbywają się bardzo interesujące i zabawy, zwijanie asfaltu na noc, bieg przez wierzchem, przez płoty, gdzie sołtys również musi się spisać. Perły Ziemi Świętokrzyskiej jest to oferta skierowana do turystów zainteresowanych historią, przeszłością, zabytkami, czyli do tych wszystkich, którzy w czasie swojego czasu wolnego coś chcieliby ciekawego przeżyć, coś poznać, czegoś się dowiedzieć. Mamy się czym pochwalić. Mamy przecież miejsca związane z zabytkami architektonicznymi, wspaniałe, piękne miasta i miasteczka. Kościoły, urokliwe uliczki i zabytkowe kamienice. To tylko niektóre skarby, jakie kryją w sobie historyczne miasta i miasteczka na ziemi świętokrzyskiej. Zapraszam na sentymentalną podróż w czasie.
Naszą wyprawę rozpoczynamy od Zawichostu. Początki miasta datuje się już na IX wiek, a jego położenie związane było z przeprawą handlową na Wiśle. I choć Zawichost wielokrotnie cierpiał z powodu najazdów i wojen, cenne zabytki ocalały, jak kościół Farny z apsydą. Kościół w Niebowzięcia Matki Bożej, czyli Farny i apsyda pochodzi z IX wieku, sprzed chrztu Polski. Ołtarz w średniowiecznym kościele albo miejsce biskupa. Jest to pierwsza świątynia zbudowana przez uczniów Cylla i Metodego, którzy ewangelizowali te tereny w X wieku. Apsyda jest takim miejscem, które zachwyca i przyciąga. Wielu turystów powraca po wielokroć. To już wczesnogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela z XIII wieku. Ufundował go wraz z klasztorem klarysek książę Bolesław Wstydliwy dla swojej siostry błogosławionej Salomei. Kościół wczesnogotycki, konsekrowany w 1257 roku. Można zwiedzać podziemia. Tam się znajdują trumny Juliana Targowskiego, właściciela winiarek przed wojną, i w dwóch trumnach zebrano szczątki wszystkich zakonników. Właściwie jest to takie miejsce godne polecenia na refleksję, na odpoczynek po takim bardziej tłocznym i głośnym sandomierzu. Naprawdę godne polecenia. Jesteśmy w Koprzywnicy, małym miasteczku o średniowiecznych korzeniach. Panie Janie, zabytków nie brakuje. Tak, Koprzywnica uzyskała prawa miejskie w 1268 roku magdeburskie. Stąd też historia, prawie 800-letnia lub nawet lekko ponad. Daje też pewien asum do tego, że tych zabytków jest dość dużo. Natomiast centralny zabytek, kościół, klasztor ocysterski, fundowany w 1185 roku, konsekrowany w 1207. Architektura romańska i gotycka. Ogromne ilości gotyckich polichromii. Te najstarsze z początku XIV i z połowy XIV wieku. No, taka perełka romańskiej architektury tutaj w Koprzywnicy. No, miejsce też ponad 600 lat modlitwy. Koprzywnica wkroczyła w XXI wiek, ale nadal zachowała ten średniowieczny klimat. Zabytkowy układ miejski, który można zobaczyć, zachowane są budynki XVII, XVIII, XIX-wieczne. Oczywiście wojny nie oszczędziły tamtych zabytków najstarszych. Zauważyliśmy ten obiekt z trasy. Jesteśmy pod wrażeniem w ogóle ogromu tego obiektu i no, czuję się taki powiew historii tutaj. Z Koprzywnicą rywalizację co do bogatej przeszłości prowadzi Klimontów, bo i to miasteczko ma się czym pochwalić, choćby tym, że właśnie tu urodził się i tworzył pisarz Bruno Jasiński. Klimontów, perła ziemi sandomierskiej. Założycielem był Klemens, różcy herbu Gryf. Sam Klimontów, prawda, w tej chwili nie posiada praw miejskich. Prawa zostały stracone po upadku powstania styczniowego, a tak naprawdę to na prośbę mieszkańców z uwagi na wysokie podatki. Klimontów ma charakter miasta, świadczy o tym architektura sakralna, wytyczenie ulic, no i po prostu piękna historia Klimontowa. Stary klasztor, lecz jak ze sercu memu drogi, króluje niczym twierdza w tym miasteczku małym. Dzięki niemu sen wieczny oraz spokój błogi mają bracia w Chrystusie w Hetmanie wspaniałym. Niewątpliwie piękny i romantyczny klasztor podominikański pod wezwaniem świętego Jacka i Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Styl późny polski renesans wzorowany na silnych tradycjach gotyckich. Fundatorem tego pięknego obiektu był wojewoda sandomierski Jan Zbigniew Ossoliński, ojciec Hanszyza Wielkiego Jerzego. Barokowa kolegiata pod wezwaniem świętego Józefa w Klimontowie, której fundatorem był kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński. Kościół z drugiej połowy XVII wieku był wzorowany na kościołach rzymskich i weneckich, na kościele świętej Anny, na bazylice świętego Piotra w Rzymie. Dowodem tego jest, że jest wzorowany na bazylice świętego Piotra w Rzymie, jest ta galeria, po której cały kościół wokół obejść można. Ponadto nad portalem widnieją rzeźby
mianowicie patron kościoła świętej Józef z Dzieciątkiem w asystencji czterech ewangelistów, natomiast na bazylice świętego Piotra postacią centralną jest postać Chrystusa w towarzystwie 12 apostołów. W wspaniałym stanie znajduje wszystko. Byliśmy w kościele tym głównym i no, jesteśmy bardzo oczarowani tym kościołem, że jak wszystko jest zachowane. Opuszczamy Klimontów i udajemy się dalej wzdłuż Doliny Wisły, tym razem bardziej oryginalnym środkiem lokomocji. Ze mną niecodzienni goście, pan Kazimierz i jego trzy pieski husky, Monte Carlo, Rocky i Gabi. Gabi, proszę powiedzieć, jak się spisuje taki psi zaprzęg? No, mogę powiedzieć osobiście, że pieski bardzo są usłuchane, no, w zaprzęgu bardzo dobrze się sprawują. A jaka prędkość takiego zaprzęgu? Pierwsze 3 kilometry osiągają do 30 kilometrów. Później to już sobie biegną sobie małym trupcikiem tak spokojnie. A słuchają poleceń? A słuchane są? No pieski są dosyć usłuchane. Mogę powiedzieć tak, że no nie mam większych kłopotów, problemów z wychowaniem. Mam 3 wnuczki w domu, jeżdżą na nich. Osobiście ich przewożę zaprzęgiem. I mogę powiedzieć, że cały Połaniec z okolic, dużo dzieci przyjeżdża osobiście do mnie, żeby sobie pojeździć razem ze mną pieskami. A proszę powiedzieć, czy nie gorąco w takim zaprzęgu biec z takim psem? Zaprzęgiem wyjeżdżam wczesnym rankiem, kiedy jest jeszcze chłodno, albo późniejszym popołudniem, jak już się zrobi troszkę chłodniej. No, jeżeli jest upał, naprawdę ciężko tym pieskom znosić to, także musi stać w zagrodzie bez przerwy woda i basenik. One po prostu lubią sobie tam chodzić, wykąpać się, poleżeć sobie. Jakie także trasy pan wybiera? Mam tu tereny takie, jak widać, lasy, teren Wisły, a i najwięcej tu właśnie tak spędzam z tymi pieskami. Jesteśmy w Połańcu, mieście, którego patronem jest naczelnik Tadeusz Kościuszko. W setną rocznicę śmierci wielkiego wodza usypano tu kopiec Kościuszki. Jest to miejsce, w którym w 1794 naczelnik ogłosił słynny Uniwersał Połaniecki, który regulował sprawy chłopskie i znosił pańszczyznę osobistą chłopów. W tym miejscu wcześniej znajdowało się wzgórze, na którym według podań, według legend, odbywały się wiece. Wybierano najprawdopodobniej wodza czy kasztelana znajdującego się na skarpie Grodu Połanieckiego. Skarpa Wiślana, najpiękniejsze miejsce widokowe w naszym mieście. U podnóża skarpy w dolinie znajdował się obóz wojsk kościuszkowskich. Tak naprawdę obóz ten znajdował się w miejscu, gdzie niegdyś położone było miasto Połaniec. Wiele z świętokrzyskich miasteczek zachowało do dnia dzisiejszego swój historyczny charakter. O czasach ich dawnej świetności, prospericie, bogatej historii świadczyć mogą liczne zabytki i ślady przeszłości w postaci choćby zachowanego układu urbanistycznego czy słowa pisanego. Perełki ziemi świętokrzyskiej zaklęte są w historycznych miastach i miasteczkach. Po raz drugi zabieram Was na wyprawę szlakiem zabytkowej architektury i bogatej historii. Zapraszam! Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od Nowego Korczyna. Dawniej miasto nosiło nazwę Nowe Miasto Korczyn. Założył je w XIII wieku książę Bolesław Stydliwy, który osiadł tu z żoną świętą Kingą. Nowe Miasto Korczyn było jednym z najważniejszych po Krakowie ośrodków władzy państwowej. Dzisiaj jest doskonałym przykładem małomiasteczkowej architektury. Korczyn miał bardzo dobre możliwości handlowe ze względu na to, że spławiano wszystko rzekami, Nidą i Wisłą. To miasto się rozrosło, było wielkie, było wiele kościołów. Dziś można udowodnić jeszcze, że przynajmniej jest 7 kościołów, gdzie stały i gdzie były. Jesteśmy teraz w kościele pofranciszkańskim. Jest to fundacja świętej Kingi i jej małżonka Bolesława Stydliwego. Kościół jest z 1257 roku. Jest to trzecia świątynia w Polsce.
Pierwszy kościół franciszkański był budowany we Wrocławiu, drugi w Krakowie i trzeci był w Nowym Korczynie. Klasztor rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki. Można w nim podziwiać gotyckie i barokowe polichromie. Natomiast w XVI-wiecznej farze na uwagę zasługuje barokowy ołtarz i późnogotycki tryptyk przedstawiający opłakiwanie Chrystusa. Ta świątynia jest zaczęta budować w 1608, skończona w 1634, w 1650 konsekrowana. Przez jakiś czas była we władaniu jezuitów, jako że jezuici mieli tu własną szkołę i oni konkurowali wtedy ze szkołą, którą prowadzili franciszkanie. Święta Kinga mieszkała po drugiej stronie Nidy, w zamku. I jest takie źródełko, które słynie z tego, że leczy choroby oczu. I dawniej to leczyła i do tego czasu tam ludzie przyjeżdżają i biorą stamtąd wodę. Jest to opisane w niektórych źródłach historycznych, że już dawniej wywożono ją na Litwę, czyli ta woda jednak była lecząca. Jesteśmy w Wiślicy, średniowiecznym grodzie Wiślan. Pani Gabrysiu, według legendy to właśnie tutaj odbył się pierwszy chrzest w Polsce. Rzeczywiście, jak mówi nam legenda panońska, książę pogański, książę Wiślan miał przyjąć tutaj chrzest w 880 roku. Potwierdzeniem tego miałaby być misa chrzcielna, którą możemy sobie tutaj oglądać u nas w pawilonie archeologicznym i która jest datowana na 880 rok. Wierni wchodzili do misy, po kostki zanurzeni w wodzie. Na podejście gliniano-gipsowym miał stać ksiądz, osoba duchowna, który polewał wiernych wodą, nadając im imiona. Kolegiata z 1350 roku, stary zabytek, ale to jest chyba nie najstarszy kościół w Wiślicy. Nie, to już jest trzeci kościół zbudowany dokładnie w tym samym miejscu. Dwa wcześniejsze kościoły, kościoły romańskie, znajdują się w podziemiach pod bazyliką. Tam rzeczywiście możemy sobie oglądać kościół datowany na wiek XII, gdzie jest płyta orantów doskonale zachowana, datowana na 1175 rok. Kolejny kościół, który został na nim wybudowany, to kościół z XIII wieku. Wciąż zachowane pięknie płytki ceramiczne i dopiero na tych dwóch kościołach, które zostały rozebrane, powstała bazylika, którą możemy sobie oglądać do dnia dzisiejszego. Jest to bazylika gotycka, zresztą widać sam charakter jej budowy, prawda, strzeliste, mocno wyciągnięte okna. To ma do siebie styl gotycki. Oprócz tego w części prezbiterialnej mamy freski.